Odpowiadam szybko. Soku Marcin, dzięki za nominowanie mnie do tego zadania. Przyjemność po mojej stronie. Jedziemy. Jeżeli rodzina cię kocha, to nie rzuca ciebie hieną na wyżerę. Pierdolone kurwy, co nic nie zrobili w życiu, se czekają na zemstę. Pakowałem towary do ładowni statku na Menie, gdy się dowiedziałem, że do domu pana za wcześnie musieli powrócić Kaczor i Majek. Każdy poniedziałek to dar i chuj mi obchodzi, że znów się nachlałeś. Działo ci na dziąsło i decha na plery, jeżeli na kumpli gadałeś. Nie jesteś kolega, frajer i mela ci w oko, ty paru w ochamie. Sorry, że tak cisnę, ale niestety, ludzie to straszne kanalie. Oni poruszali się kanałem i na szale położyli całe życie. Czy ty to w ogóle ogarniasz? Popatrz na te ulice, tablice. Tu na każdym kroku dzieje się historia od 18 roku. Te dzieje to wielka pożoga i trwoga dla wroga tego narodu. Gosteczki mi mówią, że tu nie ma sensu i treści i wszystko o niczym. Chłopaku, ja mam do przerapowania całe życie, sky's the limit. To taka rapowa abstrakcja, powiedzmy pejzaż tego, co czuję. Zabawa słowem i popisywanie się flow, czy teraz rozumiesz? Dla lekarzy czuję szacunek, bo na barykadach stoją i bez lęku. Niosą nam pomoc każdego dnia i to z sercem na ręku. To ludzie z misją, którzy robią wszystko tylko po to, żeby na koniec każdy Polak i Polka mogli to razem powiedzieć, jebać koronę. Wrzucaj do puchy, żeby na ruchy mieli ci zdrowia żandarmi. W tych słowach przekazuję moc i jeszcze więcej energii do walki. Czas na nominację. Adrian Duszak, Konrad Nowicki, Aleksander Orzeł i ostatnia bomba, Mariusz Bors. Macie 72 godziny. Elo.